Gruntowny remont pomieszczeń, likwidacja barier architektonicznych i montaż windy, dobudowa przeszklonego wiatrołapu, upiększenie otoczenia budynku, dom kultury w Pilźnie czeka, modernizacja. Zakres prac jest szeroki, a inwestycja opiewa na około 3,5 miliona złotych. Cel to przede wszystkim dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, czyli budowa windy i dodatkowo jeszcze toalet dla osób niepełnosprawnych, to tak jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, a tutaj też przede wszystkim remont sceny, remont podłóg i też dostosowanie tych pomieszczeń do działalności Domu Kultury, czyli takie sale, w których takie zajęcia już, można powiedzieć, tematyczne mogłyby się odbywać. Jeśli chodzi o remont tej instytucji kultury, Domu Kultury w Pilźnie, prawdopodobnie ten remont się rozpocznie gdzieś w połowie lutego i potrwa do końca roku. Czyli będzie rozbudowa, przebudowa, modernizacja tej instytucji kultury, dopasowana już jakby do tych warunków też osób niepełnosprawnych, czyli wszystkie podjazdy, toalety. No, zmieni oblicze, także ma być jeszcze piękniej, choć ten remont był robiony tu przez nas. Ja mówiłem, że jesteśmy w siódmym niebie, a teraz za rok będziemy jeszcze w ósmym niebie. Mam taką nadzieję, że to będzie jeszcze piękniejszy dom kultury, bardziej przystosowany już do mieszkańców i dla osób niepełnosprawnych. Budynek Domu Kultury w Pilźnie wybudowano w czynie społecznym w latach 70. Przez lata służył mieszkańcom jako centrum spotkań i miejsce do organizacji licznych imprez. Dzieje się wiele, ale też należy zaznaczyć, że można tutaj na miejscu skorzystać z tej oferty, którą proponuje Dom Kultury, ale również ta oferta jest jak na razie bezpłatna, więc rodzice tych kosztów przy tych dzisiejszych czasach niełatwych, gdzie mamy dość duże wydatki związane z funkcjonowaniem każdej rodziny, więc myślę, że każdy też te pieniądze liczy i ta oferta jak na razie u nas jest bezpłatna. Przetargu na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę Domu Kultury w Pilźnie złożono 8 ofert. Gmina Pilzno na modernizację obiektu pozyskała blisko 3 miliony złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2021.